Panie Robercie, jakie w dniu dzisiejszym nastawienie na ten mecz? Myślę, że rozpoczynamy ligę. Inauguracja z Beniaminkiem. Myślę, że jakieś informacje zbieraliśmy o przeciwniku. My znamy też swoją wartość, wiemy, co chcemy grać. Więc nastawienie takie na pewno, nie powiem panu, że tutaj przyjechaliśmy przegrać czy zremisować. Chcemy wygrać spotkanie. Powiedzmy coś o zawodnikach. To jest jak co pół roku, myślę, że to tylko nie w AKS-ie, jest to zawirowanie transferowe i my też w tym roku przeżywaliśmy mały problem z szukaniem zawodników, bo jednak ta kadra troszeczkę się różni, troszeczkę jest uszczuplona, ale na ten moment dopięliśmy wszystkie rzeczy i jestem zadowolony. Jakim systemem? Pod przeciwnika. Na wstępie jeszcze rozmawialiśmy na temat obiektu. Po raz pierwszy pan tu nie jest, ale tak pierwszy rzut oka, jak tutaj wygląda ta murawa, jak obiekt? W Lubawce nie jestem pierwszy raz, ale na obiekcie tak. Jestem mile zaskoczony na pewno stanem boiska, bo boisko myślę, że jest w bardzo dobrym stanie i boisko, które pozwala grać w piłkę i cała tutaj otoczka, cały ten ośrodek jest myślę bardzo fajny. Czego by wam życzyć dzisiaj? Zdrówka przede wszystkim i ja myślę, że życzymy sobie 3 punktów. Inauguracja rundy 4. ligi i jak nastawienie? Dzień dobry. Nastawienie bojowe, choć przyszło nam się mierzyć z potentatem 4. ligi dolnośląskiej. Jakim składzie zagramy dzisiaj, ustawieniu? Dzisiaj wychodzimy w optymalnym składzie, jest nas 18 zawodników do gry, jeżeli chodzi o ustawienie. Z racji po prostu tego, że AKS Szczegom jest naprawdę silną ekipą, musimy zagrać defensywnie. Ustawiamy się 4-2-3-1 i nie ukrywamy, priorytet jest na razie wybronić, ewentualnie kontratakować. Atmosfera w zespole? Jest bardzo dobra, jest nas dużo, chłopaki trenują, także oby tak było dalej. Jest to dopiero pierwszy mecz, przed nami jeszcze bardzo dużo, także no zobaczymy. Życzyłbym sobie i przede wszystkim kibicom i zawodnikom i całemu środowisku, żebyśmy pokazali w cudzysłowie pazury i zdobyli dzisiaj punkty. Punkty to może dużo znaczy, ale może nawet i ten jeden punkt. Pogoda troszkę taka dzisiaj jest mocna, ciepło. Jest duszno, przede wszystkim będzie zawodnikom bardzo ciężko biegać, no ale chociaż jest lekki wiatr, także myślę, że to w jakiś sposób pomoże, ale jakby nie było, pogoda jest dla dwóch ekip taka sama, trzeba mocno wejść w mecz i mocno po prostu pokazać swoje możliwości na tle naprawdę silnego rywala, jakim jest Szczegom. Nie wydarzyłoby się, gdyby nie nasi wyjątkowi sponsorzy, partnerzy i sponsorzy tego wydarzenia. Gmina Lubawka, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce, Centrum Biznesu Adawir, Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze, Gambit Group, RS Textile, Józef Szczuka, firma Lubatex. Szanowni Państwo, oczywiście witamy serdecznie również naszego gościa specjalnego, czyli głównego speakera Euro 2012, również 10-krotnego speakera reprezentacji Polski, mojego kolegę Andrzeja Gliniaka. Witam serdecznie, Andrzej. Witam, już mi tak nie schodzi strasznie, Euro 2012 to już wieki temu było, teraz już polscy piłkarze się przygotowują do kolejnej wielkiej imprezy. Wielkie emocje nam się szykują, za nieco ponad kwadrans zaczynamy pojedynek. Szanowni Państwo, oczywiście cały czas na siłowni, która kilka minut temu została poświęcona, odbywają się już teraz pokazy, tak więc zapraszamy, aby również udać się w tamto miejsce. Szanowni Państwo, ale cała ta oprawa, całe to wydarzenie nie odbyłoby się również, gdyby
nie nasi partnerzy, patroni medialni, których już teraz w tym momencie przeczytam. Powiatowa Info, którą również witamy u nas. Sportowy Wałbrzych, który cały czas relacjonuje mecze naszego zespołu. Kamiennogórska.pl, pan Ryszard Bizoń. Informacje dolnośląskie, jak i dobrze znana wszystkim w naszym mieście Krupa Lubawczanie. Szanowni Państwo, ale także witamy pięknie i serdecznie zaproszonych gości. Andrzej Padewski, prezes Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. Witamy serdecznie na lubawskiej ziemi. Burmistrz miasta i gminy Lubawka, pani Ewa Kocęba. Burmistrz Strzegomia, pan Zbigniew Suchyta. Wicestarosta powiatu kamiennogórskiego, pani Małgorzata Krzyszkowska. Zastępca burmistrza miasta Lubawka, pan Sławomir Antoniewski. Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubawce, pan Michał Ordak. Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Lubawce, pani Izabela Stawarz-Lubiak. No i oczywiście witamy również wszystkich radnych Rady Miejskiej w Lubawce. Witamy również dyrektora podokręgu Wałbrzyskiego Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, pana Dariusza Stawurski. I witamy przede wszystkim kibiców, bo oni są, powiedziałbym, solą futbolu. Jeszcze raz gorąco witamy w Lubawce wszystkich fanów, którzy tutaj dzisiaj pewnie w sporej liczbie zasiądą na trybunach miejscowego stadionu. Dziś mecz z AKS-em Strzegom. Za kilkanaście minut już teraz warto sobie zanotować w kajetach albo w telefonach termin kolejnego pojedynku drużyny Orła w roli gospodarza. To będzie 12 sierpnia o godzinie 17. Rywalem drużyny gospodarzy będzie Unia Bardo Śląskie 12 sierpnia o godzinie 17 tutaj w Lubawce. Także już teraz pięknie zapraszamy. Cegiełki od wtorku najbliższego do nabycia w punkcie Lotto na rynku 12 sierpnia. Ten pojedynek to jest środa o 17. Orzeł, Lubawka, Unia Bardo Śląskie. Kolejny pojedynek w roli gospodarza waszej drużyny. Już teraz pięknie zapraszamy na stadion w Lubawce. Coraz bardziej zaczyna rosnąć i to właśnie nam się podoba, drodzy Państwo. Pięknie pogoda nam dzisiaj dopisuje, a więc wiemy o tym, że na pewno temperatura na boisku będzie bardzo mocna. Liczymy również, aby temperatura na trybunach mocno się podniosła, abyśmy pięknie dopingowali drużyny AKS Strzegom, jak i Orzeł Lubawka. Nie grał do mnie.
Jeszcze chwila cierpliwości i za chwilę zobaczymy na murawie głównych bohaterów dzisiejszego niedzielnego popołudnia jedenastki AKS-u Strzegom gość dzisiejszego pojedynku, a także gospodarze, a więc drużyna Orła Lubawka. Jeszcze raz przypominamy historyczny moment. Dzisiaj po 35 latach miejscowy zespół wrócił do czwartej ligi rozgrywek właśnie na tym szczeblu. Wielkimi brawami przywitajcie drużynę AKS Strzegom. Na płytę wstawioną wszedł zespół Orzeł Lubawka. Przywitajcie ich wielkimi brawami. Lat Lubawka czekała na powrót swojej drużyny do grona czwartoligowców i to się właśnie dzieje dzisiaj w niedzielne popołudnie. Jeszcze raz gorące brawa gospodarze dzisiejszego pojedynku. Orzeł Lubawka zrobią tutaj wszystko, żeby zaprezentować się na inaugurację sezonu z jak najlepszej strony. No i liczę mocno na Państwa, że będziecie tym 12 zawodnikiem, że poniesiecie zespół z Lubawki tutaj do zdobycia pierwszych historycznych po 35 latach punktów w rozgrywkach czwartej ligi. Już za chwilę sędzia dzisiejszego meczu, sędzia główny Wojciech Konefał, rozpocznie ten pojedynek. No i liczymy również na trybunach, na gorącą atmosferę. Przypomnijmy jeszcze raz pierwszą jedenastkę drużyny gospodarzy w bramce z numerem 32 Damian Michno, z czwórką Rafał Grzelak, 5 to Grzegorz Wroczyński, 6 Kamil Duda, z siódemką kapitan drużyny Krzysztof Musia, 8 Mateusz Sousa, z dziesiątką Tomasz Szyszka, 11 Mateusz Wroczyński, 16 Ryszard Bejnerowicz, 17 Bartosz Sobota i z numerem 18 Klim Chodżankułów. To jest pierwsza jedenastka gospodarzy. Przypomnijmy też wyjściowe zestawienie drużyny gości, czyli AKS-u Strzegom. Szanowni Państwo, w bramce z numerem 86 Bartosz Trawka, z numerem 2 Wojciech Durajczyk, kapitan zespołu z numerem 4 Jan Rytko, z numerem 7 Dawid Domaracki, z numerem 8 Adrian Zieliński, z numerem 9 Kamil Sadowski, z numerem 10 Marcin Morawski, z numerem 14 Szymon Cukier, z numerem 16 Mateusz Sawicki, z numerem 18 Damian Bogacz i z numerem 20 Damian Migalski. Witamy serdecznie. I rozpoczynamy pojedynek. Sędzia zagwizdał po raz pierwszy dzisiaj Orzeł Lubawka AKS Strzegom. Trzymaj go!
Dzień dobry, no to ładnie macie miejsca, koło mnie. No. Będę wam zasłaniał, będę wam zasłaniał. Babka będzie strzelać, to będzie widział. O, nie wiedziałem, że kibicujecie. Ciekawości przyjechałem. No. No to oni grają, czy coś. No zobaczcie, co tam. Czy warto tu przyjechać? Zobaczycie sam. Szanowni Państwo, dostaliśmy informację, że w tym momencie liczba biletów przekroczyła, znaczy jest równa 999. Tak więc, drodzy Państwo, Talent Stadion. Egon, mamy was! Dzień dobry!
Ręka! I po raz kolejny Damian Michno. Na razie wyrasta na bohatera drużyny gospodarzy. Po raz kolejny bramkarz Orła Lubawka, grający z numerem 32, ratuje swój zespół od utraty gola. Damian Michno jeszcze broni pierwszy strzał, ale przy dobitce zawodnika gości jest już bezradny. Kamil Sadowski otwiera wynik meczu. To jest 32 minuta. AKS Trzegą wyjmuje prowadzenie w Lubawce 1-0. Mamy rzut karny dla drużyny gości, 41 minuta. Przerwy zespół gości wygrywa 2-0. Trzecią bramkę dla drużyny gości. Damian Migalski, grający z numerem 20, wpisuje się na listę strzelców. Orzeł Lubawka, AKS Trzegom 0-3. Czwarta bramka dla drużyny gości. 66 minuta. Na listę strzelców wpisuje się Roland Emeka, grający z numerem 3. Orzeł Lubawka, AKS Trzegom 0-4. Thank you.
zdjęcia. Ale Lubaka szyli. 76 minuta już, no tak, ta bramka dla drużyny gości. Świetnie na posterunku Daniel Gałek, który, tak jak wspominaliśmy, debiutuje w meczu ligowym drużyny Orła Lubawka. Ostatnie sekundy pojedynku. Jeszcze raz zapraszamy na koncert zespołu The Light Street tuż po zakończeniu pojedynku. Zapraszamy na kolejny mecz Orła 12 sierpnia o godzinie 17 w środę Cegiełki, od wtorku do nabycia w punkcie Lotto na rynku. Cały czas jeszcze również na terenie otwartej dzisiaj siłowni Street Workout. Tam można zobaczyć trening pokazowy w wykonaniu Axela Mizery z przyjaciółmi, także zapraszamy również w to miejsce kibiców. Początki bywają trudne, tym bardziej dla Beniaminka. Wyższa klasa rozgrywkowa, także mamy nadzieję, że będą Państwo wyrozumiali dla swoich piłkarzy. Pierwsze koty za płoty, tak kolokwialnie można rzec. Mamy nadzieję, że już teraz będzie tylko z górki, tym bardziej, że dzisiejszy przeciwnik drużyny z Lubawki, najwyższa półka, jeśli chodzi o ten szczebel rozgrywkowy, drużyna, która w poprzednim sezonie była w czołówce i, tak jak mówiliśmy na początku, postawiła wysokie warunki, wysoką poprzeczkę drużynie z Lubawki. Ale trzymamy kciuki za kolejne występy drużyny Orła. Jeszcze może uda się zdobyć honorowe trafienie gospodarzom. Jeszcze kilkadziesiąt sekund do zakończenia pojedynku zostało. I w tym momencie sędzia zagwizdał po raz ostatni. Orzeł Lubawka kontra AKS Trzegów 0-5 na inaugurację sezonu 2020-2021 w czwartej lidze. Po 35 latach powrót do czwartej ligi. Tym razem się nie udało, ale trzymamy kciuki za kolejne. 3 punkty są, zadowoleni? No, my zadowoleni jesteśmy, może nie tyle z gry, co z wyniku, ale myślę, że dopiero się rozpędzamy. To jest początek, widać też po Lubawce, że chłopcy dopiero zaczynają w tej czwartej lidze, ale ja życzę im jak najlepiej. Myślę, że jeszcze nie jednemu zespołowi napsują krwi. Co byś powiedział o tym obiekcie, o tej murawie? Jaka atmosfera? Jak tutaj się czuliście? No, byliśmy mocno zaskoczeni, że jest taki dobry stan murawy, taki fajny stadion, wszystko tutaj jest w porządku, szatnia. Widać, że ktoś o to dba i ktoś ma ten klub gdzieś tutaj mocno w sercu. No, nie spodziewaliśmy się takiej frekwencji, chociaż wiedzieliśmy, że to święto w Lubawce dzisiaj. No niestety popsuliśmy je, no ale myślę, że nie będziecie mieli na tego za zły. Następny mecz gdzie będziecie grać? Następny mecz gramy u siebie z Kłodzkiem. No, spodziewamy się też, tak jak dzisiaj, ciężkiego meczu. Dzisiaj nam się akurat dobrze ułożył, ale myślę, że z Kłodzkiem wcale tak nie musi być. Walczycie o tą trzecią ligę? No, z wywiadów innych zespołów, oni już tam są blisko awansu. My robimy swoje spokojnie, pokornie i myślę, że to nam odpłaci. No jak się grało, Adrian? Tak, powiedz szczerze. Powiem szczerze, że początkowo ten mecz nie był dla nas najłatwiejszy. Nie mogliśmy gdzieś znaleźć sposobu na zespół z Lubawki. Próbowaliśmy grać bokami, były też dośrodkowania, ale brakowało gdzieś wykończenia. Ale myślę, że od początku przyjechaliśmy tu z jedną myślą, aby te 3 punkty wywieźć i żeby teraz w szatni się cieszyć. Filmowałem cały ten mecz, tak widziałem, no troszkę ładnie gracie, sklepki, te podania takie celne, dokładne. No przypadkowo gdzieś w tej czwartej lidze nie jesteśmy i przypadkowo też gdzieś w trzecią ligę nie celujemy. My chcemy grać i powiem szczerze, że gdzieś ta trzecia liga to jest nasz cel. Może uda się w tym roku, może się nie uda, ale gdzieś aspiracje są pod to, aby grać wyżej, aby grać lepiej. I z każdym meczem, z każdą jednostką treningową robimy wszystko, aby polepszać się w grze.
To teraz masz okazję kogoś pozdrowić? Przede wszystkim rodzinę chciałbym pozdrowić, narzeczoną, mamę, brata, który przebywa w Niemczech. Całą rodzinę pozdrawiam. Dziękuję. Dziękuję i życzę powodzenia.